Przykład. Uwaga. Najbardziej wstydliwe wspomnienie z imprezy. Może za dużo wypiłeś. Ale to takich rzeczy nie pamiętam. A jak ci opowiadali? Aha, no to, była, to było coś takiego, znaczy może nie wstydliwe takie, ale takie słabe dosyć. To było Warsaw Shore, że był bliźniak, poszedł z dziewczyną do kibla, ona mu zrobiła loda, a potem ja się zemlizałem. Aha, czyli po prostu... No, dobrze. Następne pytanie. Wiadomo, o co chodzi. Ja nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałeś. Nie pamiętałeś. Znaczy nie wiedziałem, że ona robiła lodę. Okej. Okay. Czy zagrałbyś w filmie porno, gdyby to miało zwiększyć twoją popularność? Tak. I czy na przykład, jeżeli reżyser miałby jakieś udziwnienia, doszedłby facet? Ale on by mnie nie dotykał, to spokojnie. Okej, okay. A jakby miały być jakieś gadżety? Ale zależy gdzie. Na przykład, no wiesz, w filmach no, oglądamy wszyscy, wiadomo co tam się dzieje. Na przykład jakby... Nie zależy w kim te gadżety mają być. Jak we mnie, to nie. Aha, okej, okay. Czyli na tobie nic nie można by było sprawdzać, ale zagrałbyś. Okej, okay. Czyli wiemy, że na pewno wega, film porno, czyli jesteś bardzo otwarty na propozycje. Elastyczny. Okej, okay. Następne pytanie. No to fajnie, to rzeczywiście można pracować z taką osobą, która ma bardzo szerokie horyzonty o współpracę.